W trakcie pełnego przeglądu prasy zmartwiła mnie informacja, jaką wyczytałem w naszym dzienniku, że poważny opiniotwórczy dziennik niemiecki Die Welt użył określenia były polski obóz koncentracyjny Majdanek. To sformułowanie, które irytuje w wypadku gazet w Australii czy Kanady, w wypadku gazety niemieckiej, no, budzi irytację podwójną. Miło mi donieść, że gdy przed chwilą zejrzałem na stronę internetową Die Welt, znalazło się tam już bardzo wyraźne sprostowanie. Może je przeczytam. W pierwszej źle zedytowanej wersji tego artykułu użyto określenia były polski obóz koncentracyjny Majdanek. Jest to nieprawda, wyraźnie zaznacza Die Welt. To był niemiecki obóz koncentracyjny zbudowany przez SS na polecenie Heinricha Himmlera. Cieszę się, że mogę to przeczytać. Dalej będę się dziwił, że ten błędne określenie były polski obóz koncentracyjny wyszedł spod pióra dziennikarki urodzonej w roku 1970, czyli osoby, która powinna już mieć na temat istoty obozów śmierci na ziemiach polskich bardzo dobrą wiedzę. Ale cała sprawa, która na szczęście zakończyła się pozytywnie, pokazuje jeszcze jedno. Tylko upór i tylko bardzo uparte i konsekwentne działanie w wypadku pojawiania się takich bardzo bolesnych dla polskich błędów ma sens. Krótko mówiąc, upór, upór i jeszcze raz upór.